Ewangelii według świętego Marka. Niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Bardzo piękny obraz kogoś, kto odrzucony przez cały świat, wygnany z miasta, siedzący przy drodze, nawet nie na drodze innych ludzi, tylko zupełnie z boku, ten ktoś obudził w sobie takie pragnienie miłości, że wołał do Boga najpiękniejszą modlitwą świata. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. To jest taka modlitwa, która sprawia, że będąc zupełnie oddalonym od świata, odrzuconym, będąc żebrakiem tej cywilizacji, żebrakiem tego społeczeństwa, żebrakiem wśród najbliższych, żebrakiem o miłość, mogę doznać zachwytu płynącego z bliskości Jezusa. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Do zobaczenia jutro.